Cześć kochani, tu Anti z kanału Anti Creativity. Dzisiaj przychodzę do Was z takim troszkę starszym projektem, ze starszej kolekcji papierów też i w ogóle papierów producenta, który niekoniecznie jest w tej chwili znany, już chyba nie są dostępne te papiery w Polsce, tak mi się wydaje, bo karteczka pasująca do albumu i album zostało wykonane z kolekcji Fabryki Dekoru. Nie mam pojęcia, jak ona się nazywa, bo pociąłam sobie tą stronę z elementami do wycięcia z nazwą kolekcji. To jest taka kolekcja w dziewczęce słoniki. Oni mają też odpowiednią męską, mają też z pandami żeńską i męską. Mam jeszcze to z pandami w domu, także pewnie się nazywa Hello Little coś tam. To jest album, który zaczęłam bardzo dawno temu i ostatnio w ramach porządków znalazłam niedokończone i po prostu dokończyłam. Także mamy taki album. On jest zrobiony z laminowanej okładki Craft O'Clock w takie kropeczki. Zaraz zobaczycie, czemu kropeczki, ale może najpierw karteczka. To jest po prostu kartka gratulacji, bo jak się domyślacie, album jest dla dziewczynki z okazji narodzin dziewczynki na pierwsze 12 miesięcy życia. No, mam prostą kartkę, po prostu z tyłu logo, papier w kropki, słonik. Lekturki są z Craftuli. I tutaj, jak zobaczycie, niektóre te kwiatki się błyszczą i to nie jest, słuchajcie, glossy akcent, tylko to jest klej Eco Scrapbooking. Na grupie inspiracyjnej przez okienko, na jednym z live'ów właśnie było pokazane, że można zrobić właśnie taki efekt glossy akcent za pomocą nałożenia po prostu kleju i poczekaniu, aż on wyschnie, i faktycznie to działa, efekt jest jak widać. Także polecam, możecie wypróbować sami, tylko schnie bardzo, bardzo długo, dużo dłużej niż glossy, więc najlepiej zostawić na całą noc. Przechodzimy już do albumu. Jest związany, wiadomo, standardowo na wstążeczkę. I tutaj się zaczyna. Jak widzę, te niektóre arkusze, na przykład ten w kosteczki, możecie kojarzyć z kolekcją Piątku 13. Taką już naprawdę bardzo, bardzo starą, którą kupiłam za jakieś grosze na wyprzedaży i nie wiedziałam do końca, co z nią zrobić, bo to jest taki poziom kolekcji troszeczkę jak z Actiona. Ale jakieś niektóre arkusze tutaj zostały wykorzystane. Także tu mamy takie, podnosi się do góry. Te wszystkie elementy typu maleństwo, napisy. Maleństwo to jest w ogóle element napisów z kolekcji Craft O'Clocka bardzo starej. Sweet Girl chyba, czy jakoś tak, czy Sweet Princess. Taka też, która jest już niedostępna, ale napisy gdzieś tam się dostaje w gratisach. Słonik też. Słonik jest z kolekcji już tej tutaj. One są podklejone na taką tą myszkę klejową z Actiona, więc bez problemu da się odkleić, wkleić zdjęcie. Próbowałam w tym albumie użyć tego dziurkacza brzegowego, ale to jest jednak porażka i to był pierwszy i ostatni raz, już więcej tego nie zrobię, także tu po prostu będą wklejane zdjęcia. Album jest dla mojej znajomej, więc powiem jej co i jak. Także się nie przejmuję. Tutaj mamy z kolei miejsce na zdjęcie właśnie to 9x13. Można wkleić w poziomie, w pionie. Mieści się bez problemu. Tu mamy kieszonkę ze słonikiem i z podpisem księżniczka. Tutaj kolejna mata na zdjęcia. I tutaj ta ostatnia strona jest na folii. I tu tak samo. Tu już będziemy lecieć. Tu są trzy takie same strony. Tutaj znowu po prostu słonik, strony. Tak samo. Przeźroczysta strona. Kolejny taki pop-upik. Jak mnie pamięć nie myli, to ten album chyba powstał z tutorialu Kamili Pisarskiej Bryłki. Ale może mnie pamięć mylić, bo to było bardzo dawno temu. Także tutaj mamy końcówkę i tak się taki malutki album prezentuje. Bardzo dawno nie robiłam też takiego, wiecie, malutkiego albumu. Tak od góry. Bardzo dawno nie robiłam albumu na płótnie. Także to był taki album odgrzebany gdzieś z szafy z przeszłości, po prostu dokończony, żeby wreszcie zamknąć ten etap. Jeszcze kilka takich rozgrzebanych projektów mam. Możecie dać znać w komentarzu, czy też macie takie projekty, jakąś szafę wstydu z niedokończonymi albumami, które zamierzacie kiedyś dokończyć, ale nigdy nie ma czasu. Ja stwierdziłam, że to jest ten moment tego albumu i po prostu go dokończyłam. Jeszcze kilka zostało, jak mówię. Także dziękuję za oglądanie tego filmu. I zapraszam Was do kolejnych.